Corleone. Allora, Bino. Bino? La riunione è stata... Spotkanie odbędzie się wieczorem. Ligio przypomina o dobrych manierach. Przemawiasz w jego imieniu. A sì? Tak powiedział? Ligio dice così. A ty co o tym myślisz? E tu che dici? Nie idź. To pułapka. Zabiją cię. A mamy inne wyjście. Zaczekajmy, aż wszystko się uspokoi. Sprawy posunęły się za daleko. Muszę iść. Jeśli nie wrócę, zaopiekuj się Ninettą i moją rodziną. Nawet tak nie mów. W kółko tylko rozmawiamy, ile można. Jakby nic się nie stało. Podsumujmy. Cavataio nie żyje. Ktoś porwał Antonino Caruso i zastrzelił prokuratora Scaglione. To nie przelewki. Prokuratura równa się państwo. Nie jesteśmy jego wrogami, tylko przyjaciółmi. Będę szczery. Po to się tu zebraliśmy. Reina powtarza, że to rodziny spoza miasta są niezadowolone. W porządku. Sam jestem z prowincji. Wiem, jak z nimi rozmawiać. I co odkryłeś? Wszyscy mówią, że to Corleone. Szanuję Pepe di Cristina. Na pewno ma na względzie nasze dobro. Nie jedno można odkryć. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. I to jest namacalny fakt. Ameryka istnieje. Plotka co innego. Jeśli ktoś słyszy plotki, niczego nie odkrywa. Wyobraźmy sobie, że ludzie mówią mi, jak to Pepe jest na mnie wściekły. Bo przejąłem część interesów Cavataio, na które sam przecież miał chętkę. Czy mógłbym wam powiedzieć, że dokonałem odkrycia? Bo Di Cristina się uskarża, chce mnie załatwić i przejąć moje interesy? Nie mógłbym, bo to żadne odkrycie. Tylko pogłoski, które mogą wywołać między nami wojnę. Przyjaciele muszą sobie ufać. Masz mi za złe, że przejąłem kawałek tortu Cavataio? W dupie mam jego interesy. Stefano Bontade jest innego zdania. Wszyscy o tym wiedzą. Zgadza się, Stefano? To skomplikowana sytuacja. I powinniśmy na chwilę zapomnieć o własnych interesach. A kogo one obchodzą? Nagle to mnie oskarżacie? Nikt nikogo nie oskarża. Bez nerwów. Gdy wszyscy są w posiadaniu bomby atomowej, nikt nie chce wojny. To doskonale to rozumie. Zgadza się. Co proponuje Corleone? Nie jesteśmy aż tak doświadczeni. Dopiero się od was uczymy. Jeśli zadbamy o interes ogólny, problemy się rozwiążą. Starczy. Toto ma rację. Proponuję, aby do komisji wszedł ktoś z Corleone. To duża odpowiedzialność, której przyjęcie oznacza wierność naszym zasadom. Kto? Ligio. Ciągle siedzi w Mediolanie. W razie potrzeby przyjedzie. Ewentualnie będzie go zastępować Toto.
Nie mam nic przeciwko. Pozwólcie, że uściskam Pepe. Czasem nas ponosi, ale słowa to tylko wiatr, który jest oznaką życia i powodem do radości. Przyjechał? Czeka w zakrystii. Wyjedźmy. Dokąd tylko zechcesz. Do Wenecji. Jedziemy. I do Murano. Kupimy kryształową pamiątkę na wesele. Nie ma sprawy. Pojedziemy i kupimy. Myślałaś o sukni? Nie żartuj sobie ze mnie. Możemy jedynie żyć marzeniami. Pojedziemy, dokąd zapragniemy. Znajdź sobie inną i z nią pojedź do Wenecji. Nie chcę innej. Chcę ciebie. Możemy jeździć po całym świecie. Będziemy niewidzialni. Co to za teczka? Ripro? Pewnie jakaś spółka, wydmuszka. Sprawdź to. Daje mi pan papierkową robotę? A co w tym złego? Nic. Możesz się wiele z nich dowiedzieć. Przykładowo, że mafia jest powiązana z chrześcijańskimi demokratami, a oni z kościołem. Powiążesz jedno z drugim i zamykasz sprawę. Cała praca na marne. Logika występuje jedynie w filmach. Po przyjeździe do Palermo spodziewałem się kulki w łeb. W zamian dostałem awans. Wysyłają mnie do Mediolanu. Jak to możliwe? Najpierw mnie pan tu ściąga, teraz sam wyjeżdża? Nie ma ludzi niezastąpionych. Teraz twoja kolej. Głowa do góry. Pilnuj go. Liczę na ciebie. Jasne. Powodzenia. Ponoć dzieci mogą zacząć czytać w każdym wieku. Ktoś ci nakłamał. Widziałeś grzyb na ścianach? Rozmawiałaś z właścicielem. Powiedział, że mamy takie warunki, za jakie płacimy. Jak będę miał czas, wszystko odmaluję. Dokładnie jak będziesz miał czas. Prędzej się stąd wyprowadzimy. Rozmawiałeś z kolegą o tym mieszkaniu? Z Canyone. Nie, ale niedługo coś się znajdzie. Co się stało? Będę wieczorem. No
Torella Ripro, una società immobiliare. Sarà per caso. Ripro to firma zajmująca się nieruchomościami. Może to przypadek, ale to pierwsze litery nazwisk Rini i Provenzano. Są właścicielami. Nie jest zarejestrowana na emerytów Carlo Rimoldiego i Marie Provere. Typowe słupy. Mam przeczucie, że to oni. Ufam twojemu instynktowi. Prześledź papiery, a w wolnej chwili przyda mi się pomoc. Brakuje nam ludzi. Kto tam? Policja, mamy nakaz. Już otwieram. Dzień dobry. Wchodźcie. Nie macie nic lepszego do roboty? Przepraszam za niedogodności, ale nosi pani nazwisko Rina, więc musimy panią regularnie odwiedzać. Kto to? Ojciec? Przystojny. Ostrożnie, bo się pobije. Przepraszam. Zatrzymam to sobie. To daty porwań, rozpoczynając z Caruso. Tu są transakcje i firmy. Szybko się rozrastają i to nie tylko Ripro. Pozwolenia na budowy, zamówienia publiczne. Czyści jak łza. Dobra robota. To dopiero początek. Zauważyłem interesujący szczegół. Wszystkie firmy mają tego samego księgowego. Giuseppe Mandalariego. Popatrz na te facjaty. Rozmawiałeś z nim? Na wszystko ma gotowe odpowiedzi. Wezwać go na przesłuchanie? Jeszcze za wcześnie. To nie wszystko. Znaleźli to u matki Riny. Zasługa Silvio Albertiniego. Chciałby się do nas przenieść. Kto to? Ninetta Bagarella. Narzeczona Riny i siostra Calogero. Wenecja. A my ich szukamy jak igły w stogu siana. Jesteśmy na właściwym tropie. Wiemy, jak przycisnąć Rinę. Przychodził już 5 razy. Pamiętasz jego nazwisko? Doskonale. Biagio Schiro. Toto? Co się stało? Ninetta dostała wezwanie do sądu. Po co? Chcą ją wysiedlić. Co się dzieje? Wzywają mnie do Palermo. W związku z podejrzeniami o działania wspierające klan Corleone zalecamy wydanie nakazu opuszczenia miasta i wysiedlenie na północ kraju. Kto to podpisał? Wyjeżdżam czy uciekamy? Boisz się sądu? Nie. Rozmawiałaś z adwokatem? Ufasz mi? Zapamiętaj. To jak gra w warcaby. Robisz ruch, oni następny. Będę z tobą wszystkimi myślami. Sąd w Palermo.
Trochę. Zaczekaj, otworzę. Dzień dobry. O co chodzi? Przysłał mnie pani mąż. Znalazło się mieszkanie. A gdzie jest Biagio? Na służbie. Prosił, żebym panią zawiózł. Jestem sama z dzieckiem. Proszę je zabrać ze sobą. 2 minuty. Zaczekam. Antonia Bagarella. Oby sąd przychylił się do naszego wniosku. Wracaj na komendę. Poinformuję cię o decyzji. Do zobaczenia. Jeśli ma pan sumienie i serce, proszę mnie nie odsyłać. W mojej rodzinie zostały same kobiety. Musimy same się utrzymywać, bo Bóg zabrał nam mężczyzn. Moją jedyną winą jest miłość do mężczyzny, którego cenię i któremu ufam. Od zawsze kochałam Totorinę i nigdy nie przestałam. Jeśli mnie pan wygna, nie będę miała wyboru. Uszanuję wyrok, ponieważ mimo uprzedzeń wymiaru sprawiedliwości przestrzegam prawa. Pogodzę się ze swoją dolą. Które piętro? Ostatnie z widokiem na całe Palermo. Pojedziemy windą. Sprawna? Tak. Winda. Pozostaje pani w związku ze zbiegiem. Salvatore Riina ma wiele na sumieniu. Jest poszukiwany za liczne zabójstwa. To kłamstwa. Salvatore jest niewinny. Sąd Vasices go uniewinnił. Jakie są pani relacje z Luciano Ligio? Nigdy w życiu go nie widziałam. To tutaj. Proszę się nie spieszyć. Widzisz, jakie piękne mieszkanie znalazł tatuś? Ogromne. Zaczekaj tu. Zaraz wrócę. Proszę pana. Zaczekaj na mamusie. Słucham. Inspektor Skiro? Tak, kto mówi? Mam wiadomość od znajomego. Pańska żona pojechała z dzieckiem obejrzeć mieszkanie. Gdzie? Podam adres, gdy zapadnie wyrok w sprawie panny Bagarelli. Co to ma znaczyć? Musisz żyć w strachu, tak jak mój znajomy. Kim jesteś? Gdzie jest moja żona? Módl się o korzystny wyrok. W przeciwnym razie twoja rodzinka nie skorzysta z windy. Bądź pod telefonem. Pronto! Thank you.
Powyższe działania należy nazwać prześladowaniem. Toczące się przeciwko niej postępowanie kosztuje moją klientkę ogromne straty moralne i materialne. Przywołam jedną. Została zwolniona z Instytutu Najświętszego Serca. Pomocy! Jest tam kto? Wierzymy, że wysoki sąd weźmie to pod uwagę. Dziękuję. Mogę zadzwonić? Idź gdzie indziej. Co się stało? Wynocha. Proszę powstać. Ze względu na brak wystarczających dowodów przemawiających za wysiedleniem Antonii Bagarelli, wniosek zostaje odrzucony. Niemniej jednak zostanie wobec niej zastosowany nadzór policyjny. Waszą komendę w Palermo trzeba przebudować w klasztor. Wymodliłeś słuszny wyrok. Masz długopis? Zapisuj. Nie płacz, skarbie. Ten? Nie. Może ten? Też nie. A ten? Był młodszy. Ten? To on. Jesteś pewna? Tak. Vito Maranza. Pracuje dla Riny. Wracajcie do domu. Co robimy? Masz pomysł? Bo ja nie. Pamiętasz, jak mi obiecałeś, że będziesz mnie chronić? To niemożliwe. Są wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz. I wszystko niszczą. Nie ochronisz mnie ani dziecka.
ani siebie samego. Nie muszę się martwić. Cagnone? Spójrz mi w oczy, sukinsynu. Przekaż kolegom, że jeśli się zbliżą do mojej rodziny, wszystkich was pozabijam. Ty draniu! Dokładnie, możesz zacząć się bać. Będę się kąpać w twojej krwi. Pożegnaj się z odznaką. Zapamiętaj moje słowa. Nic nie rozumiesz, jesteś przekreślony. Jeśli ty jesteś szczęśliwy, ja też. Wiesz, ile di Cristina i Badalamenti wyciągają z twojej prowincji? Za skudniaki. Czyżby? Podatek, przetargi, narkotyki. Ich macki są wszędzie. Nawet na cudzych terenach. To niemożliwe. A jednak... Dlaczego w Tripani mu się powodzi? A tobie nie. Chcą nas wykiwać. Jeszcze wczoraj to ja byłem wariatem. To taki dobry, inteligentny. Położył łapę na waszych interesach. I nagle gadam. Do rzeczy? Owinął nas sobie wokół palca. Szczwany lis. Chcą was w Catanii ośmieszyć. Sami znacie Calderone. Rozpuszczał nas plotki, wymknął się spod kontroli. To poczciwy chłop, ale słucha rozkazów z Palermo. I trzyma cię na smyczy. Was wszystkich. Porozmawiajmy z Ligio. Z nim są lepieni z tej samej gliny. Powiedziałem di Cristinie. Pidu Madonia musi pracować. Co odpowiedział? Musimy wyrzucić Ligio z komisji, to musi zapłacić. Spokojnie. Zobaczymy, co da się zrobić. Przesuń się. Masz ochroniarza z sobowtóra? Załatwił sobie bliźniaka. Nie zmieniaj tematu. To musi zapłacić. Koniec, kropka. Wojsko obaliło rząd prezydenta Allende i mianowało generała Pinocheta głową państwa. Nowy reżim rozwiązał Sejm i zdelegalizował partie popierające Allende. W Palermo mówią, że buntujesz połowę Sycylii. Słuchasz mnie? Możesz przestać oglądać? Studia nas ominęły, więc nauczmy się czegoś z telewizji. Już nie mamy tylko rakiet i bomb, ale i szpiegów, podsłuchy, skandale, zamachy stanu. Jeśli jesteś sprytny, to uda ci się zamknąć ludzi na stadionie. Nie przyjechałem tu z Mediolanu, żeby oglądać telewizję. Zarabiasz, jesteś poważnym biznesmenem. Czego do cholery jeszcze chcesz? Niczego. Ważne, żebyś się dobrze bawił w Mediolanie. Dość. Zrób sobie urlop. Idę na zebranie komisji. Jak sobie życzysz. Nie chciałem, żebyś się męczył ciągłymi podróżami. Ale skoro takie masz rozkazy, nikt mi nie rozkazuje. Bacz na słowa. Dzień dobry, chcę panu przedstawić Silvia Albertiniego. W końcu go do nas przenieśli. Witam. Jestem zaszczycony. Oto co znalazł Bagarellich.
Skoro już obydwoje są zbiegami, postanowili się pobrać. Reina pewnie znajdzie Ninecie przytulne gniazdko, ale na swoim terenie. Prześwietlimy wszystkich księży z mafijnymi powiązaniami. Świetny pomysł. Zacznij od Don Agostina Coppoli, proboszcza w Carini. Siedzi w tym po uszy. Według naszych ustaleń jest powiązany z Mandalarim, księgowym Riny. A propos, prześwietliłem firmę Mandalariego. Założyli nową o nazwie Zoo Sicula Risa. Ria Krina, Sajak Salvatore. Kpi sobie z nas. Mediolan, 16 maja 71 roku. Buonasera, Ligio. Dobry wieczór, Ligio. Znów się widzimy. Idziemy. Ruszaj się. Ktoś wsypał, Lidio. Rina zerwał się ze smyczy. Zajmiecie się nim? Czy mam działać na własną rękę? Ładny hotel. Pewnie sporo kosztował. Cały nic, wybudowaliśmy go za kasę z funduszu. Wiecie, dlaczego nazwali go funduszem dla południa? Bo forsa natychmiastowo leci w dół. Przynajmniej jest basen. Z morza niedługo nic nie zostanie. Zawsze możemy zwołać spotkanie komisji. W razie potrzeby posprzątamy. Wsiadaj. Chciałeś ze mną porozmawiać, Don Michele? Tak. Myślałem o tym, co zrobiłeś i co robisz. Nie jestem byle kim. Nie wszystko mi się podoba. Ale stwierdziłem, że życie to wyścig. I jeśli chcesz wystartować, musisz wybrać niezawodnego konia. Którego wybrałeś? Ciebie. Cieszą mnie twoje słowa. To mój prezent ślubny. Dobrze, że chcesz założyć rodzinę. Nie ma nic ważniejszego. Cytuję Pana Boga. Bądź ostrożny i nie daj się okaleczyć. Kto chciałby mnie okaleczyć? Podać nazwiska?
Gratulacje. Zabili szofera. Skoro partaczą robotę, następnym razem sami ją odwalimy. Mimo, gratulacje. Co teraz? Nic. Żenię się. Chcę spokoju. Salvatore, czy bierzesz Ninettę za swoją żonę i ślubujesz jej wierność w radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie i miłość aż do śmierci? Tak. Ninetto, czy bierzesz Salvatore za swojego męża i ślubujesz mu wierność w radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie i miłość aż do śmierci? Tak. Dzień dobry. Zastałem Don Agostina Coppolę? Nie. A gdzie jest? Odprawiam mszę. Kiedy wróci? Nie wiadomo. Gdzie ołtarz? Zabrali. Dokąd? Na ślub. Czyj? Nie wiem. Mogę tu zaczekać? Proszę. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć, jako znak miłości i wierności. Niech żyją Państwo młodzi. Tak wygląda wiejskie wesele? Nie wiesz, ślepo di Cristini ma ograniczone horyzonty, nie dostrzega zmian. Też mnie wkurza to, ale nie szkodzi naszym interesom. Di Cristina jako jedyny go przejrzał. Skończcie już z tym di Cristiną. Wszyscy są zadowoleni. Cieszmy się ich radością. Di Cristina zachowuje się jak zwierzę. Szcze wtedy, gdy mu się zachce. Co do zabójstwa Madonii, powinien był to omówić z komisją. Wiele można powiedzieć o Toto, ma ciężki charakter i mnóstwo wad.
Ale nie robi tego, co chce, a to, co musi. Lui fa solo quello che si deve fare. Jak się udało wesele? Kim jesteś? Oficer Skiro, Wydział Palermo. Skąd te pieniądze? Od wiernych. Hojni. Zapraszam na komendę. Idziemy. Tam już 8 ludzi. To rzeźnik. Jest źródłem wszystkich problemów na Sycylii. To on zlecił porwanie Caruso i zabójstwo Scaglione. To on stoi za zniknięciem dziennikarza Mauro De Mauri, jak i wielu twoich kolegów. Musimy go jakoś złapać. Gdzie się ukrywa? Nie wiem. Gdybym wiedział, sam bym go załatwił. Co z pieniędzmi? Zabrali. Co robimy z księdzem? Nic, będzie milczeć. A Pepe di Cristina? Poczekamy. Komisarz Giuliano jest zadowolony, a z di Cristiny zeszło powietrze. Nie byłoby łatwiej go zabić? To już decyzja komisji. Szanuję zasady i tego samego wymagam od innych. Nadal myślą, że to Ligio rządzi. Pokażemy im, że przestałem być służącym. Czyim? Tylko twoim. Daj całusa. Dobranoc. Lukino, pożegnaj się z Toto. Dobranoc. Kiedy będę z tobą pracować? Ze mną? Jak dorosnę, chcę być taki jak ty. Czyli jaki? Jesteś bosem. Jestem bosem i nawet o tym nie wiem. Leć do łóżka. Uciekaj. Dobranoc, Bino. Pojawił się nowy gliniarz, kolega Biagia. Zaczął węszyć. Trzeba się go pozbyć. Tak daleko zaszliśmy, a ty nadal przejmujesz się psami? Bez nerwów. Io non voglio vendetta.
Nie chcę zemsty. Chcę sprawiedliwości. Don Michele Greco to potwierdzi. Pepe di Cristina w zmowie z Calderone i Badalamentim zabił mojego przyjaciela. Pino Madonia był oddany Cosa Nostrze. Di Cristina sprzedał policji zarówno moje interesy, jak i całej Cosa Nostry. Jest zdrajcą. Bóg mi świadkiem, nigdy ich nie skrzywdziłem. Zleciłeś zabójstwo Di Cristiny. Co takiego? Wybaczyłem mu wszystkie przewinienia. Poza tym moi ludzie się nie mylą. Di Cristina popełnił błąd. Ale to wy z Corleone szkodzicie nam od lat. Wy z Corleone. Nie mów do mnie w liczbie mnogiej. Jestem Totorina. Cierpliwy i wychowany. Zwracam się do was z prośbą o życie Pepe di Cristiny i Pippo Calderone. Tano Badalamenti również musi być ukarany i wyrzucony z rodziny za współudział. Damy ci di Cristina, ale Calderone jest nietykalny. Nie wspominając o Tano. Dopuścili się poważnego przewinienia. Złagodzę swoje stanowisko. Zapomnijmy o Tano. Boli mnie brzuch. Mam rumianek. Nie jestem babą. Biorę tylko Alka-Seltzer. Wiesz, kiedy ostatnio miałem ból brzucha? Kiedy? Gdy zmarła moja matka. Z ojcem było inaczej. Był twardzielem. Kupiłem piękny nagrobek z grawerem. Jego mafia nie była przestępczością, a wyrazem szacunku wobec prawa honoru. Śmierć matki zawsze jest wielką tragedią. Strzelaj. Czego tu? Wygnoję. Ma pistolet. Pański drink. Postaw. O której miał być? Jak zawsze. Nie spieszy mu się. Umówiliśmy się, że nie tyka Calderone. Jeśli się nie odezwiesz, ja coś powiem. Zaczynaliśmy się martwić. Niedziela jest dla nas święta. Usiądź. Przepraszam, Don Michele. Chciałbym przemówić. Uczcijmy pamięć drogiej nam osoby, która odeszła. Pippo Calderone. Zginął, bo popełnił błąd. Przystał na zdradę di Cristiny. To jego jedyne przewinienie. Calderone był dobrym człowiekiem. Poważnym i hojnym. Właśnie takiego go zapamiętajmy. Wypijmy za Pippo Calderone. A Pippo Calderone. Pippo Calderone.
a Pippo Calderone. Dziękuję za spotkanie w tym pięknym dniu. Zapomnijmy o przeszłości i żyjmy w zgodzie. To Torina jest zawsze na usługach Cosa Nostry. Smacznego. Smacznego. Czerwone brygady przyznały się do porwania Aldo Moro. Co oni wyprawiają w tym Rzymie? Zaczną się wyżywać na tych komunistach, terrorystach. Proszę kolegów o powstanie na znak protestu wobec tego odrażającego ataku na demokratyczne państwo. Toto, podejdź. Co jest? Gliniarz. Ninetta, pakuj się. Dlaczego? Nie jesteśmy już tu bezpieczni. Dzwoń do Maranzy i Filiżanki. Śpij, skarbie. Słucham. To ja jestem przy Via Nicosia 32. Widziałem go. Kogo? Rinę. W oknie. Jesteś pewien? Tak. Między budynkami Mandalariego stoi villa Zoo Sicula. Oficjalnie pusta, ale na drugim piętrze są ludzie. Wejść i się rozejrzeć? Zostań, zaraz będę. Pospiesz się. Silvio. Silvio! Ty wrzodzie. Rozumiem, że się na mnie uwziąłeś, ale zostaw moją rodzinę w spokoju. Nie uprzedziłeś kolegi.
Myślałem, że jasno się wyraziłem. Śmiało. Zabij mnie. Dokończ, co zacząłeś. Jesteś jak telewizja. Oglądając twoje życie, cieszę się, że wybrałem inne. Wersja polska, Tele 5. Tekst Sylwia Kasiukiewicz. Czytał Daniel Załuski.